Dzień dobry. Nazywam się Monika Dąbkowska i przyjechałam na Polanę Kultury do Orzesza, żeby Państwu pokazać, w jaki ciekawy sposób można udekorować świąteczny stół, powiesić ładną dekorację na oknie i pomalować bombkę, która zawiśnie na Państwa choince być może. Będą to dekoracje inspirowane folklorem Warmii i Mazur. Chciałabym zacząć od tego, żeby Państwo przygotowali sobie najlepsze, jakie mogą być, narzędzia do wykonania tych arcydzieł. Ważną sprawą jest dobranie odpowiednich pędzli. Dekoracje będą, jak Państwo widzą, malowane farbami. Bombki mogą zostać pomalowane farbami akrylowymi, to byłby najlepszy wybór. Farby akrylowe artystyczne, oprócz tego potrzebne będą również farby reliefowe, które mają taką skręconą końcówkę wąską, dzięki czemu można nakładać niewielką ilość farby, można zrobić obwódki, można punktowo zaznaczyć, można napisać jakiś tekst. Oprócz bombek mam propozycję wykonania z na przykład płyty MDF albo ze sklejki takich okrągłych plafonów, elementów, które można całe właśnie pomalować różne wzory i powiesić sobie na oknie albo na przykład nad stołem, na lampie, no w różnych miejscach, na belce, pod sufitem. Tak, no to zaczniemy może od pędzli. Pędzel, bardzo ważna sprawa, musi być z włosia miękkiego. Są to zazwyczaj poliestrowe pędzle. Twardy pędzel nie będzie, będzie powodował, że farba nie będzie się równo i łagodnie pokrywała na bombce. Wcześniej można również sobie naszkicować wzór. Można go naszkicować najlepiej ołówkiem. Na bombce też będzie ołówek widoczny. Wcześniej dobrze jest sobie przygotować białe talerze. Białe dlatego, że farba najlepiej się miesza i najlepiej widać kolory na białym tle. Więc białe talerzyki. Żeby łatwo było bombkę unieruchomić i wykonać wzór, najlepiej postawić ją sobie na przykład na takiej taśmie papierowej czy jakiejkolwiek innej, bo ona po prostu wygodnie tutaj leży, ewentualnie na jakimś kubku czy szklance. Będzie też potrzebna oczywiście woda do farby akrylowej. Może przejdziemy teraz do wzorów. Wzory mazurskie są zaczerpnięte głównie z kafli mazurskich, które można zobaczyć w naszych muzeach okolicznych w Szczytnie czy w Olsztynie, w Olsztynku, w Skansenie są również piękne. Bardzo dużo tych kafli i przepięknych wzorów jest właśnie w Szczytnie, w Muzeum Szczytnieńskim. Są to kafle i wzory z okresu mniej więcej przełomu XVIII-XIX wieku. Wzory powstawały wśród ludzi w umysłach i w wyobraźni artystów, ludzi prostych dosyć, ze wsi, ale też powstawały w manufakturach, gdzie u tego rzemiosła wypalania kafli piecowych taką manufakturę tworzyli ludzie wykształceni, którzy jeździli po całym świecie w różne miejsca i uczyli się po prostu tego fachu. Tam też nabywali wiedzy na temat wzorów. Ja jednak widzę spójność między tymi dwoma światami artystycznymi, ponieważ tak czy siak to się wszystko zbiegało do podobnej jakby formy. Czyli wzór był oczywiście centralnie umiejscowiony na kaflu, a dekoracje kwiatowe były zazwyczaj w rogach.
nie stosowano jakiejś dużej palety barw, raczej kilka kolorów, więc Państwu również proponuję wybranie sobie kilku ulubionych kolorów i użycie tylko ich do wykonania malowideł. Więc tak jak powiedziałam, były to zazwyczaj wzory kwiatowe, może pokażę mniej więcej jak to wyglądało, tego rodzaju. Były naprawdę bardzo proste, ale jednocześnie bardzo dekoracyjne i bardzo miłe dla oka. Malowano również zwierzęta oraz sceny rodzajowe, postacie różnego rodzaju, na przykład kobieta niosąca wiadra z wodą, szlachcic, jakieś takie postacie z okresu wojny, więc żołnierze, rybak. Było tego naprawdę bardzo dużo. Przepiękne moim zdaniem i najbardziej podobają mi się ptaki, które zazwyczaj występowały w połączeniu z jakąś dekoracją kwiatową, więc jakiś ptak siedzący na gałęzi. Były bardzo piękne i tak naprawdę bliskie natury, nie były jakieś stylizowane szczególnie. Pojawiały się też kafle z aniołami i te kafle, na pewno taki, tego rodzaju wzór, pokażę Państwu jak go wykonać i zachęcam Państwa do podjęcia próby wykonania takiego malowidła. Zaczniemy od tego, jak malować. Bierzemy taki pędzel miękki, okrągły, zakończony okrągło bądź w czubek na końcu. Moczymy go trochę w wodzie. I teraz tak, nakładamy farbę na pędzel. Pędzlem farbę nakładamy, proszę. I na przykład malujemy listek. Biorąc pod uwagę wzory kwiatowe, skupimy się teraz na elementach kwiatowych, bo są to na przykład liście. Przyciskamy pędzel z farbą na końcu i lekko puszczamy i podnosimy do góry, usuwając troszkę rękę w prawo. Czyli kładziemy i lekko podnosimy do góry. Tym sposobem uzyskujemy rodzaj takiej łezki, skrzywionej łezki, i w ten sposób malowane były wszystkie właściwie kwiaty i liście tego rodzaju. Chłód dzikiej róży z racji swojego ciężaru zwisał do dołu. Również tutaj nie były te wszystkie elementy wypełniane równo farbą, tylko miały jakby takie łezki w kształcie jakby liści. Później na koniec bierzemy cienki pędzelek i tym pędzlem wykańczamy nasz owoc dzikiej róży w ten sposób. Dobrze, więc spróbujemy teraz przełożyć te nasze pomysły, ewentualnie inspiracje wzorami, które pokazałam, przełożyć teraz nasze pomysły na tło. Więc tak jak mówiłam, mogą to być bombki albo tego rodzaju plafony. I najłatwiej mi będzie Państwu na początek pokazać, jak to wykonać, jak to będzie wyglądało. No więc biorę duży pędzel, wkładam farbę, robimy liście w kolorze zielonym. Najpierw naszkicujemy sobie łodygę. Łodyga będzie przebiegała w farbę taką, na przykład, i zaczynamy od góry. Najpierw malujemy małe listki. Teraz, tak jak
Państwu pokazywałam, naciskamy pędzel, dociskamy i lekko podnosimy do góry i przesuwamy w dół. Tym sposobem powstają po kolei wszystkie listki, jeden po drugim. Jeśli listek ma być mniejszy, nie dociskamy tak bardzo, tylko delikatnie i przesuwamy w stronę łodygi. To już mamy jeden z jednej strony, teraz drugi z drugiej. Teraz wykonamy owoc. Użyłam do tego brązowej farby i czerwonej. Dociskamy i podnosimy. Wtedy ładny, wychodzi nam równy, ładny okrąg. Nie żałujemy farby. Kładziemy ją grubo. Tak jak to robili mistrzowie artyści XIX-wieczni. Możemy jeszcze poprawić czarnym farbą łodyżkę, domalować łodygę od owoca do głównej, w ten sposób, i domalujemy jeszcze kilka liści. Często taka dekoracja, wzór kwiatowy na końcu był, zawijała się, łodyżka takiego kwiatu zawijała się w którąś stronę. Więc tutaj zrobimy taki zawijast w jedną stronę i może jeszcze jeden w drugą. W ten sposób. Tak jak mówiłam na wstępie, zgodnie ze sposobem dekorowania kafli mazurskich, piecowych kafli, dekoracje były jeszcze dodatkowo w rogach, ale również bywało, że dekoracja była po brzegu, dookoła, czy wokół ramy jakby tej dekoracji, tego obrazka. Więc możemy na przykład zrobić taką dekorację z malutkich listków, które będą leciały dookoła całego tego plafonu. Niebieski u dołu i robimy tak, że kładziemy pędzel tak jak po liście i podnosimy do góry. Kładziemy i lekko do góry. Tym sposobem powstają takie małe listki w kształcie pędzelka. Nie będę już teraz tego kończyła. Mniej więcej tak to wygląda. Aby nawiązać do bożonarodzeniowego jakiegoś elementu, proponuję wypełnić przestrzeń między okręgiem, między brzegiem tego okręgu a samą dekoracją, wypełnić go gwiazdkami. Można końcem pędzla, ewentualnie cienkim pędzlem, można zrobić gwiazdki. Robimy kropeczkę i z tej kropki pociągamy pędzlem i wykonujemy w ten sposób gwiazdy.
im więcej farby położymy, tym większe gwiazdy powstaną. Tego rodzaju dekoracje, tak wyglądały mniej więcej wzory na kaflach mazurskich i mogą one być, tak jak powiedziałam, inspiracją dla nas. Przejdę teraz już do bombek. Tutaj mój dobry przyjaciel Tomasz Paciepnik wykonał bombkę pokrytą właśnie w ten sposób robótką ręczną z tkaniny, z kordonka i zostawił taki plafon. Tutaj można bardzo ładnie wypełnić to również jakimś motywem folklorystycznym. I tu bym proponowała namalować na przykład ptaka siedzącego na gałęzi. Więc bierzemy cienki pędzel, nakładamy na przykład czarną farbą. Używamy czarnej farby do namalowania gałązki, na której będzie siedział ptak. Również naszkicujemy czarną farbą, cienkim pędzelkiem. Inspiracją dla artystów XIX-wiecznych były różne ptaki, oczywiście te, które można było spotkać na polu, w lesie. Często były to żurawie na polu, bądź jakieś ptaki, nie wiem, sroki, bociany. Były malowane, były przedstawiane w różnych takich pozycjach, na przykład ten ptak czyści sobie pióra. Siedzi na gałęzi i czyści pióra. Tu mam nawet, narysujemy, że ma piórko, namaluję mu piórko w dziobie. Widzą Państwo, to są bardzo proste wzory. Teraz jak już mamy mniej więcej szkic z czarną farbą wykonany, możemy teraz wypełnić środek. Tak jak mówiłam, nie używano zbyt wielu kolorów w jednym motywie. Raczej były stosowane takie podstawowe kolory, jak ochra, siena palona, czyli taki brąz czerwony, czerwono-pomarańczowy, granaty, żółcie, zielenie, zieleń butelkowa najczęściej, czerwienie, żółcie, granaty. O, tu robimy do tego jeszcze czerwone owoce. Tak będzie miał. Namawiam Państwa do używania przeróżnych kolorów i nie sugerowania się jakimiś konkretnymi
konkretnym upierzeniem ptaka. Po prostu pójdźmy wodze fantazji i namalujmy kolorowe, piękne ptaki w ten sposób. Możemy użyć reliefu w kolorze białym po to, żeby pokryć gałązki śniegiem. Również można wykorzystać taki sposób malowania farby do zrobienia płatków śniegu. W ten sposób. Proponuję jeszcze wokół ptaka zrobić jakąś obwolutę. Może na przykład w kolorze fioletowym. Tak jak wcześniej nakładamy dużo farby na czubku i naciskamy i puszczamy. Naciskamy i puszczamy. I delikatnie podnosimy do góry. I powstają takie łezki, liście jakby. To nasza dekoracja. Dobrze, to mamy dwa rodzaje jakby. Jeszcze mamy gładką zupełnie bombkę. Ona jest szklana. Tamta bombka była plastikowa, ta jest ze szkła. Taką bombkę też można w bardzo prosty sposób udekorować ładnymi kwiatami. No. Również nakładamy farbę, tak jak pokazywałam wcześniej, naciskamy i puszczamy. Naciskamy i puszczamy. Zrobimy z jednej strony tak. Tu polecimy już z zielonym kolorem, sugerującym, że tu już jest listek. Strony tak samo. W ten sposób. Tę dekorację wykonamy na bazie krzyża.
narysujemy sobie ten krzyż po prostu reliefem, on jest dosyć łatwy. Łatwo jest to znaleźć środek i prostą linię poprowadzić. Wystarczy złapać bombkę za kapsel, za czubek i zobaczyć mniej więcej punkty, sobie zaznaczyć, gdzie, jak leci linia prosta. Później w poprzek, środek też znajdujemy w prosty sposób, tak. Przez środek prowadzimy linię w poprzek. Dobrze. I teraz tak, w środku, ze środka będą wychodziły liście. Będą wychodziły liście i będą się zbiegały. Więc robimy to w ten sposób, że nakładamy farbę na pędzel dużo, przyciskamy i puszczamy w kierunku środka. Zaczynamy od zewnątrz jakby i kierujemy pędzel w stronę środka bombki, środka naszej kompozycji. Naciskamy i puszczamy. Naciskamy i puszczamy. Jednocześnie troszkę przekręcając pędzel w ręku. Ja Państwu pokażę jeszcze może w ten sposób. Kładziemy pędzel, naciskamy i jadąc w dół pędzlem podnosimy go lekko do góry i przekręcamy. No i to są nasze liście. Teraz przejdziemy do kwiatów. Kwiaty przypominają trochę chryzantemy. Najpierw malujemy jakby środek tego kwiatka. Tak to jest zresztą często przedstawiane. A później poboczne płatki. Podobnie jak liście. Naciskamy i puszczamy. Naciskamy. Tak. Trzy. I tak z każdej strony zrobimy może tak, że te górne i dolne będą czerwone i różowe, a boczne zrobimy żółte. Czyli na środku główny płatek i do niego domalowujemy boczne płatki. Raz, dwa. I nie dociskając tak mocno, robimy mniejszy płatek ostatni. Od środka do ostatnich, do brzeżnych płatków zmniejszają się, są coraz mniejsze. Więc dekorację tą środkową już mamy prawie gotową. Pozostało nam jeszcze cienkim pędzelkiem i na przykład czarną farbą domalować takie wąsy, które też często się pojawiają właśnie w tych wzorach mazurskich. Tego rodzaju. Środki kwiatków. Ostatnim elementem będzie domalowanie płatków śniegu białą farbą. Ewentualnie, jeśli Państwo nie mają takiej możliwości używania tego rodzaju farb, można użyć zwykłej farby akrylowej, po prostu stópki i końcem pędzla też można wykonać takie nakrapiania.
Tym sposobem wykonaliśmy dekoracje na szklanych, plastikowych bombkach i na plafonach. Typowo mazurskie wzory, których używali artyści w XIX wieku, artyści na terenie Mazur i Warmii. Mamy to szczęście i możliwość, że możemy zobaczyć to i namacalnie i inspirować się również ich twórczością. Mamy tego mnóstwo, ogromny wybór jakby i możemy to wszystko zobaczyć w muzeach naszych miast. Także zachęcam Państwa do inspirowania się twórczością artystów folklorystycznych.